Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny vlog. Dzisiaj znowu w kombajnie, niedawno byliśmy w kombajnie, teraz znowu kombajn. Tyle, że troszkę inna akcja. Kosimy kukurydzę. Dzisiaj mamy chyba 20 września i tak naprawdę taki chyba drugi dzień koszenia kukurydzy. Widzicie nowy nabytek. Miał być film z nowego nabytku, chyba jest nawet nagrany, ale nie wysłałem go do Gazpra. Strasznie długo się przesyłało, dużo tego materiału miałem i potem nie było czasu i odpuściłem. Kukurydze, które kosiłem do tej pory, bardzo słabe, plon w przedziale 5-6 ton. Tutaj jest pierwsze pole, gdzie jest troszkę lepiej. Myślę, że koło 8-9 na tym polu w tej kukurydzy być powinno. Przystawka Olimaka, nówka sztuka, dopiero skosiła te 15 hektarów powiedzmy. Cztery noże, dwie przekładnie są do tych noży, na każdej przekładni po dwa noże. Jeden kręci się w prawo, drugi w lewo, co daje nam efekt nożyc. Daje możliwość po pierwsze szybszej jazdy, a po drugie bardzo dobrze rozdrabnia resztki. Tak jak tutaj sobie spojrzycie, jest dość fajnie nisko ścięte, bo ja się staram dość nisko kosić, ale to też nie o to chodzi. To co jest pocięte i leży, nie ma dłuższych kawałków niż 4-5 cm. Jest naprawdę robota zrobiona i tutaj bez jakiegoś specjalnego sprzętu, dodatkowych mulcherów, talerzówek, tak naprawdę wjeżdżamy pługiem i bez problemu to orzemy. A jednak z tej kukurydzy tych resztek jest sporo. No i ważne, żeby nie było problemu z zagospodarowaniem. No i kolejna ważna kwestia. Im lepiej rozrobiony ten materiał, tym lepiej on potem nam w tej glebie będzie się rozkładał. Pomyślmy sobie, jak się będą rozkładać takie badyle pozostawiane, bo tak po przystawkach często jest, starczy ze słabszymi docinaczami. A jak tutaj mam takie kawałeczki, naprawdę takie to są najdłuższe i naprawdę dobrze rozdrobnione to rżysko, na pewno to pozytywnie wpłynie właśnie też na rozkład tej słomy. Sezon kukurydziany przed nami dość długi, mamy do skoszenia, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to kilkaset hektarów. Ile to nie chcę jeszcze mówić, bo to zobaczymy jak to wyjdzie, ile wyjdzie w praniu. Będzie mi pomagał w koszeniu Damian, którego znacie, który siał u mnie kukurydzę. Chyba, że coś zmieni, ale miejmy nadzieję, że będzie mi pomagał. Będziemy razem kosić na zmianę. Od przyszłego tygodnia tak naprawdę, kurde, nie wiem czy jest dobrze ustawiona kamerka. Mam nadzieję, że kamerka jest dobrze ustawiona i będziecie wszystko fajnie widzieć. Tak naprawdę ten sezon kukurydziany zacznie się u mnie tutaj, jeżeli chodzi o usługi, od przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu już praktycznie każdy dzień w dzień jest koszenie. W tym tygodniu takie początki, no tam z 30 hektarów skosimy, także tak na spokojnie. Przystawką musieliśmy przy przystawce przerobić, bo przyszła z innymi napędami, bo się pomylili chłopaki, przyjechali, przerobili. Za to mają potem przyjechać, darmowy przegląd zrobić za tą omyłkę i za ten czas stracony. Także poczuli się, że jednak nie wyszło tak jak miało być i swój błąd naprawią. Do przystawki musieliśmy, żeby kombaj jako tako z tym chodził, trochę zwiększyć ciśnienie, bo miał ciężko podnieść niestety. Ta przystawka waży 2,890, 2,900, no prawie 3 tony. Byliśmy w tamtym tygodniu przed pierwszym wyjazdem, w tym tygodniu przed pierwszym wyjazdem około 400 litrów do tylnych opon płynu. Okazało się to za mało i przedwczoraj chłopaki dorabiali mi obciążniki, to są chyba 900, nie wiem od czego, 20 obciążników po 28 kg plus ramka, czyli razem z tyłu powiesiliśmy około tony obciążenia i teraz widzę, że jest naprawdę ok. Kukurydzy, dzięki tej przystawce tak sobie jeżdżę na spokojnie, też nie chcę się jakoś bardzo spieszyć, ale w słabszej koło 7, w dobrej koło 6, przystawka jak jeździła na takich naprawdę słabej kukurydzy, ponad 8 się rozpędzałem i też robotę super robiła, ale jak za mocno popędzimy, przystawka nie zrobi robotę, ale potrafi stanąć pas od headera. Już raz mi jak tak trochę pospieszyłem te 2-3 dni temu przed tymi deszczami, niestety się przyślizgnął, także pas pewnie będzie niedługo do wymiany, jest drugi w zapasie, bo to w sezonie musi być taki pas, jeszcze chyba jeden sobie dokupię, żeby był i też nie chcę za bardzo popieprzać,
te 7 na godzinę to i tak ta wydajność jest ponad 2 hektary rzeczywiście zrobione, bo na komputerze mi teraz pokuje 3 hektary, to rzeczywiście z wysypywaniem, z nawrotami do zrobienia są 2,20, także już ta wydajność jest na naprawdę fajnym poziomie, bo możemy tira w 1,5 godziny załadować. Moja Scania stoi pod załadunkiem, Kamil jeździ non-stop, roboty jest od cholery, wozimy wapno, przywoziliśmy dla siebie do firmy kilkadziesiąt ton materiału, chyba 4 czy 5 samochodów. I teraz jeszcze ta kukurydza doszła, także tej roboty jest od cholery na ciężarówkę. A teraz jak będzie kukurydza, to już dzień w dzień kukurydzę będziemy wozić. Najgorsze w kukurydzy w tym roku to niestety cena, bo spadła i to spadła. Jest niska, po prostu około 400 zł, 380. O, idzie kamień. Będzie na filmiku. Uciekłeś? Nagrasz się. No dzień dobry. Jesteśmy z powrotem. Nakosiliśmy samochód. Jedziemy sobie, nakosimy zbiornik. Oni pojechali na skup się wysypać, wrócą. Mam nadzieję, że kolejki nie ma. A ja wam dokończę przy okazji tego vloga. Tira ładowaliśmy tam, myślę, że z 28 ton, bo więcej też nie możemy kłaść, w godzinę 40, tak bez większego pośpiechu. Także myślę, że wynik dobry. Kukurydza sypie koło 9, tak jak wam wcześniej chyba wspominałem. Wyjdę wam, może pokażę, trochę wiatr wieje, ale mam nadzieję, że będzie słychać, jak jest pocięte to rżysko po tej przystawce, bo wydaje mi się, że naprawdę jest to zrobione fajnie. Zobaczcie sobie, no tutaj kukurydza około 2 metrów, może nie jest jakaś wielka, ale tej masy trochę jest. O. Większość wszystkiego to są takie kawałeczki, wszystko fajnie rozdrobnione, też to ważne, rozrzucone osadki po kolbach, bo mam zaoczoną mocarnię, zmniejszone obroty, zrobiona taka przekładka i to nam daje pewność, że potem będzie łatwiej zagospodarować tymi resztkami, tak jak wam wcześniej wspominałem. Dobra, siadamy, poczekajcie, wezmę jeszcze telefon, i zrobię zdjęcie na miniaturkę, żeby coś było. O, naprawdę ładnie. Dobra, mamy to. Jeszcze delikatnie zmniejszymy szczelinę na wyjściu. O, no i włączamy dwójeczkę i ruszamy w pole. Koszenia kukurydzy w ogóle trzeba się przyzwyczaić, bo kolby uderzają dość mocno i słychać taki podźwięk. Czasami też tam na mocarni gdzieś się jakaś kolba ta zagubi i potem uderzy. No ale potem z czasem, z biegiem jak się kosi już w sezonie, to człowieka jakoś bardzo to nie rusza. Jedziemy sobie 6-4, bez żadnych strat, z bardzo dobrze pociętym rżyskiem. Wcześniej mieliśmy kukurydzę chyba talizmana na początku, nie popisał. No tutaj to LG sypie chyba trochę lepiej. Sam gospodarz mówił, że talizman mu się nie podoba akurat, aczkolwiek odmiana, która w tych rankingach zawsze tam gdzieś wysoko jest.
Ja będę u siebie jutro kosił P8400, te dwa pola, o których wam mówiłem, też nagram relację i zobaczymy, jak to moje P8400 wyjdzie. Siana 4-5 klasa, młody podobnie jak tu, także będzie już jakiś tam wynik i zobaczymy, jaki jest potencjał w tym roku u mnie na tych polach kukurydzy. Mam nadzieję, że źle nie będzie. Trafiło akurat u mnie w gospodarstwie, że te kukurydze są na dość niskich polach i w tą suszę to jednak trochę, nie trochę, a nawet bardzo podratowało. Dobra, kończymy. Ja dzisiaj postaram się wysłać vloga Kacprowi, żeby to było wszystko na bieżąco. Zapraszam jeszcze raz od siebie, bo jestem jednym z współorganizatorów poletek u Krzysia jako firma agrodoradca i przedstawiciel, przyszły przedstawiciel marki Pionier tutaj w terenie. No i co? To by było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.